nie może być to za duży. Desert Forest to jest właśnie też z Asset Store. I tu mamy różne obiekty. Na to nie wskoczy. Właśnie trzeba dosyć... malutkie elementy. O, możemy sobie schodki dodać. Nie obserwowałem, jak ze schodkami reaguje. Sprawdzamy, jaki to ma obrót. Kopiujemy go. Zaznaczamy nasze schodki. Wklejamy. Działa. Przytwierdzamy do naszego obiektu. I możemy nawet to tak wprasować, dzięki czemu to nawet nie będzie widoczne. O, i tutaj postawimy sobie drugi obiekt, na który trzeba będzie wskoczyć. Niech to będzie na przykład, nie wiem... O, zaczyna ścinać, ja to powoli zapisywał będę. Mur. Same mury tu praktycznie, ale nic nie mogę poradzić, bo nie umiem do końca modelować. Nie wiem, czy taka szczelina będzie wystarczająca. A brzydko to wygląda. Tu można sobie tak fajnie Y-kiem dopasować, się przyglądać, jak się zachowuje i bez problemu. No wraz nie tak równo, jakbym sobie tego życzył. No dobra, mamy już pierwszy element arcade'owy w naszej grze. Sprawdźmy to. O tak. Hoop. Aj, widzicie, złe zachowanie kamery powoduje, że nie widzę wszystkiego tak, jak widzieć bym chciał lub widzieć powinienem. Dobra, tak czy siak. Udało mi się to przeskoczyć, idąc do tyłu. Oczywiście nie skoczę. Na to nie idzie również skoczyć zwyczajnie. No to jeszcze trochę za muły łapie. Dlaczego tak łapie? Ponieważ... spójrzcie teraz na to. Właśnie, to jest dobra myśl. Otwórzmy sobie animatora i sprawdźmy naszego jumpa. On od razu nie skacze. On bierze rozpęd i dopiero skacze, a potem biegnie jeszcze kawałek. Dlatego to tak fajnie nie reaguje. Co możemy zrobić? Utworzyć nową animację. Nazwijmy sobie ją, nie wiem, Jump Now. Teraz, przyglądając się bacznie na naszą animację, możemy sobie dopasować ją. Tutaj mamy różne wykresy, takie zielone, żółte, coś się pojawia, prawda? Dzięki temu widzimy dokładnie, kiedy można mniej więcej. Zakończyć to. Dobra. Zastosujmy to. Apply. I teraz podmienimy sobie naszego jumpa. Nie możemy teraz zmieniać jego nazwy, ponieważ tak mamy go w skrypcie zapisanego. Zapiszmy to. Sprawdźmy, jak się prezentuje nasza animacja zmodyfikowana. Czego tak się brzydko zachowuje kamera? Mnie to zastanawia. Musimy sobie porównać. Bake into pose mamy zaznaczone w oryginale, natomiast tu już nie. Apply.
Nasza animacja wygląda tak. A jak wygląda w grze? To się przekonamy. Jak widzicie, on już tak jakby żwawiej reaguje na to, ale dopiero coś takiego zauważymy w grze. Że zechce do tego podbiec. Wow! Ej, wyjątkowo szeroki ten kolajder jest. No spójrzcie. Wszystko jest kwestia dopasowania, tak jak ktoś uważa, ale przebiec już. Ej, przebiegniemy, co to za zabawa? A na wstecznym? Tak się nie bawimy. To stoi stanowczo za blisko. W takim układzie odsuwamy jeszcze bardziej. Na tym właśnie będzie polegało takie testowanie. I widzicie, tutaj pojawiają się wpadki, bo się pojawiają. Ale no to jest proces tworzenia gry, no tego się nie uniknie. Poza tym ja nie umiem grać na padzie. Po to kupiłem po części, żeby się nauczyć. Sprawdźmy najpierw, czy przebiegnę na luza. No przebiec już się nie da. Zróbmy jedną modyfikację w skrypcie i chyba mam fajny pomysł. To będzie taka funkcja fajna. Void is grounded. Czy dotyka ziemi? Return. I co nam zwróci? Physics. Raycast. Rzucamy raycasta, czyli promień z transform position na minus vector 3 up, czyli do dołu, o długości 0,1 f. To nam zwróci, zwróci nam to prawdę, jeżeli coś pod nim się znajduje, na czymś stoi. Fałsz, jeżeli jest w powietrzu. I teraz warunek do funkcji move. Jeżeli is grounded, czyli jeżeli dotyka jakiegoś terenu, dołem. Tutaj dałem void, a powinienem zwracać bull. O to chodzi, tu był błąd. Pada. Pada deszcz. Pada śnieg. Teraz generalnie nie powinniśmy się móc poruszać. A, guzik. Zawiesił się. Zaciął się. O. Już się odhaczył. Co to jeszcze może być nie tak? Teraz się zaciął. Tak się właśnie czasami zacina chamsko. Tak czy siak, to nie działa. Już wiem. Nie zmienia się speed. Czyli jeżeli dotyka ziemi, dodajmy to. I potrafi skakać. O. Myślę, że tak będzie lepiej. Co to oznacza? Oj, set float. Speed. Czyli tak. Jeżeli dotyka ziemi, jest przekazywana informacja o prędkości. Natomiast jeżeli nie dotyka, to speed musimy wyłączyć na zero. Else. Mechanizm set float speed na 0. I wtedy będzie stał w miejscu. Chyba, że będzie odtwarzana animacja, ponieważ tutaj animacje przechowują informacje o naszym zmianie naszego położenia. To jest bardzo ważne. I kluczowe do zrozumienia mechanizma i tych różnych bejków, nie bejków. Jak widzicie, animacja dalej się odtwarza. Jest dobrze.
Natomiast wiecie, czego mi tutaj się postać zaczyna? Dokładnie. Za krótki raycast. Stając na schodku, już raycast nie dosięgał do tego schodka i uznawał, że stoisz w powietrzu i nie masz żadnego ruchu. Super. No wkurza mnie to niesamowicie. Następny odcinek. Pracujemy nad. Jest, da się przeskoczyć. Ale tu już nie dosięga, no fuck. Powinno serię raycastów sprawdzać, nie wiem, w kilku miejscach, w kilku pozycjach. A nie tylko w jednym, bo to trochę boli. No nic, ustawmy sobie trochę inaczej kamerę, żeby lepiej było to widać. Kamera. Przybliż mi na to. Pokaż mi. A nie, tu po prawej będę widział, co kamera widzi. Ok, powinienem teraz wszystko widzieć o wiele lepiej. Sprawdźmy jeszcze raz. Dla pewności. Nie mam wyczucia na tym kontrolerze dziwnym. I już. I tu już się kończy moja sterowność. Schodząc z murku, tracę przyczepność. Muszę pomyśleć nad rozwiązaniem tego problemu, że... Sprawdzimy to inaczej. Sprawdzimy to kolejderem. Nadajmy sobie tutaj kolejną prywatną. Private bull is grounded. I to będzie na innej zasadzie działało. Wywalamy to. A tu zamiast tego dorzucamy tak. Zapewne pierwsze dałem z małej. Co ty czuba? Co ty czuba? Tutaj. Is grounded. Grounded. Już? Dobrze? Nawet pisać nie umiem. A! Przedrostka. Zapomniałem, ok. Jeżeli is grounded. I tu ustawmy sobie void on collider enter. Collider co. Is grounded równa się true. Jeżeli mamy z czymś kolizję? Wówczas niech nam ustawi się, że jesteśmy grounded. To jest zły sposób, ale tutaj musi on zadziałać. A jeżeli wychodzimy, is grounded false. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli dotknę równie dobrze ściany, o, Boziu. Pięćdziesiąta siódma linijka. Exit. Że nawet jeżeli będę dotykał ściany, to to będzie traktowało jako, że dotykam ziemi. Sposób na to postaram się wymyśleć. Ale na pewno nie podczas trwania tego odcinka, bo chcę go po prostu jak najszybciej opublikować. Jednak to nie akceptuje kolizji z terenem. Dziękujemy. Nie zadziała.
Zatem spróbuję coś napisać. Ok, trochę naprawiłem, trochę popsułem. Dodałem is grounded. To chyba było wcześniej. Dobra, mniejsza z tym. Jak to teraz wygląda? Teraz co dwie jednostki 02 floata sprawdza, czy dotyka ziemi. Jeżeli w tym obrębie nie dotyka ziemi, to oznacza, że jest w powietrzu. I to działa. Dałem fora. Dwa fory. Pierwszy skanuje postać. Zróbmy to inaczej. Ja to zetrę ten wykres, który jest już trochę niepotrzebny nam. Bo już wiadomo, o co chodzi. Holender. Jakby tu narysować. Tak chyba będzie lepiej. Mamy ziomka. I pod nim jest raycast rysowany. Tak, 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 tak. Prawda? Jeżeli którykolwiek z tych przecina, kurczę, jakiś tam o, murek tu jest, prawda? Wówczas jest on na ziemi. Jeżeli natomiast jest ziomek leci, a gdzieś tutaj stoi obiekt, żaden z tych raycastów nie dotyka, więc jest krzyżyk. Na tym to mniej więcej polega i wyobraźcie sobie to w dwóch wymiarach. Jeszcze w głąb jest sprawdzane, prawda? No to działa. Co prawda na padzie tego nie sprawdzę, bo moja precyzja tutaj leży i kwiczy. Prędzej na klawiaturze. Tak czy inaczej trochę podniosłem kamerę, bo mnie wkurzała strasznie. Mimo, że pad jest trochę precyzyjniejszy, ale wraz jestem zwolennikiem duszenia klawiszy, dopóki nie nauczę się fajnie grać na padzie. Przeskoczyć się da? Da się. Natomiast, jak widzicie, spadłem i to jest zamierzone. Teraz tylko sobie przebiegnę. Okej, spadam. Natomiast przeskoczyć się da i tutaj już z pomocą przychodzi mi klawiatura. W sumie to też tak delikatnie reaguje. Oj, z pomocą przychodzi mi klawiatura, którą też nie umiem się posługiwać. Okej. Hop. No da się przeskoczyć. W drugą stronę. O, tu już wisimy w powietrzu, no widzicie. Trzeba te zakresy różnorakie pobierać. To mi skanuje chyba tak. Go. W sumie można by narysować, jak to rysuję, w następujący sposób. Debug. Draw ray, czyli narysuj mi ray z position. Minus wektor 3 up i długość razy 2f. I tam mi teraz narysuję taki promień, wtedy kiedy będę chciał skoczyć. Tu na razie pada tego śmiesznego odłożyłem. Ale nie powiem, fajna zabawka. Ci co mają konsolę naprawdę mają frajdę. W ten sposób jest sprawdzany. No to jest kiepski sposób. Podnoś się. Spójrzcie. A to, czyli to nawet na ziemi będzie działało. Kiepski sposób. Trzeba tutaj od minus 0,5 F. Czyli przez cały jeden zakres. I dodajemy zawsze 0,5, żeby tak za dużo tych rajów nam nie rysowało.
Teraz przyjrzyjmy się. W sumie nawet w tym miejscu to można. Play. Nope. Jeszcze zły zakres. Czyli od minus 1,5. Teraz się przyjrzyjmy, co nam wygeneruje. Wait a second. O tak. A, bo najmniejszy, a nie mniejszy równy. Teraz się przyjrzyjmy. Właśnie na tym polega to kombinowanie. To nawet jest przyjemne. O! Ale teraz za dużo z kolei. Do jedynki dajmy tylko. Ale o to nam generalnie chodzi. Żeby sprawdzało w całym sześcianie. Najlepiej jakby po kole. Ale... O to chodzi. Biegnijmy zatem na naszą rampę przetestować skuteczność naszego kodu. I jest jeszcze jeden problem, który postaram się teraz rozwiązać. Up, jak widzicie, spadł. Już nie wrócił cudownym sposobem na naszą rampę. Jest, mam cię. I nie mam cię. Dobra, o to chodzi. Jednak o co chodzi ze skokiem? Jak widzicie, on cały czas tak delikatnie odchyla go w prawo. To przez to, że przyjrzyjmy się tej animacji. Tu wystarczy wtedy kliknąć. I mamy jump now. Jego delikatnie znosi. I gdzieś tu miałem w którejś paczce locomotion. Nie, tu też miałem jedno. Rough mockup bodajże. Running, jumping, tu bardzo dużo tego jest. To jest wredna animacja, pragnę zauważyć. Bardzo fajna, ale wredna z zaprogramowania. Run jump to left. Nie. Chociaż to by było fajne w zastosowaniu. Czwórka. To bodajże czwórka była. No. Stwórzmy z tego to samo, co było, czyli jump now 2. Nazwijmy to w ten sposób. Ponownie się zabawmy z tym. Z tego można całkiem fajne animacje tworzyć. Ho! Otwórzmy. Całkiem fajnie. Apply. I tutaj bake into pose. Żeby nam kamera nie wariowała. Jump now 2. Sprawdźmy najpierw w zastosowaniu, jak to wygląda. Czy nie sprawia nam żadnych błędów? Trochę go znosi na lewo. Ponieważ on jest właśnie jump to left. Teraz z tego prawym przyciskiem myszy create blend tree. Jump zamienił się nam na blend tree. I tutaj dodajmy sobie 3 motion fieldy. 2. Lewa strona i prawa strona. Tu zaznaczamy mirror. Bazuje na rotacji.
od minus 1 do 1. 1. OK. O to chodzi. Sprawdźmy teraz. Teraz, w zależności od tego, w którą stronę biegliśmy, w tą powinienem skręcić. Tu na wykona taki głupi skok. Natomiast w prawo i w lewo wykona nam taki, jak potrzebuje. Dzięki temu napadzie powinienem przeskoczyć ten murek. Przyjrzyjmy się. Boże święty, to śmiesznie wygląda. Ale to nic, nie mam innych animacji. Uba! Dobra, nie mogę, ludzie. Generalnie o to chodzi. O to chodzi w tej animacji. Przeskoczył. No i to jest właśnie fajnie, że brakowało mi tej środkowej animacji. To mekanim jakimś tam cudem chciał to utworzyć na własną rękę. Ciekawe właśnie, jak daleko mogę sobie coś takiego odsunąć. Co my tu jeszcze mamy? Znaczy, się chodzi mi o Desert Forest. Prefabs tu mamy już utworzone. Na wyższą wysokość nie da rady wskoczyć. Natomiast na tą samą i owszem. Znaczy, się są też animacje na wyższe, jednak nie będziemy na razie ich stosować. Spróbujemy właśnie jeszcze tak trochę tych przeszkód dodać. Bo trzeba to solidnie przetestować. O, taki dystans. Uda mi się przeskoczyć. Sprawdźmy to. To już ostatni test i kończymy to. Oj! Pobiegnijmy obwodnicą. Jeszcze mam animację sprintu. Wtedy ta postać naprawdę szybko biegnie. Albo można przyspieszać tę animację w mekanimie. Dobra, nie udało mi się jeszcze raz. Można przyspieszać animację w mekanimie. Bardzo fajna sprawa. Powiem wam, że na przykład jeżeli nie macie animacji sprintu, to wystarczy run przyspieszyć i on tak jakby szybciej biegnie. I na koniec... Jest! Udało się! Przeskoczyłem to. Jak widzicie, cały czas generują nam się te... O! I to jest taki bug trochę, że on wbija nam się ta postać, bo tak jakby animacja się przycina. Znaczy się ta... ten wykres do końca się nie wykonuje. Nad tym też popracuję, ale to jest tak mało ważny błąd, ponieważ wystarczy tylko wtedy skoczyć i już wszystko działa. To jest tak mało ważny błąd, na razie nie jest wiele znaczący, więc odpuszczamy go sobie. Dzięki za uwagę i zapraszam na kolejne części kursu. Wybaczcie, że tyle wpadek było, ale myślę, że dzięki temu będzie można lepiej i wygodniej zrozumieć mechanikę działania gier, ponieważ najlepiej się uczyć na cudzych błędach. Trzymajcie się, cześć.